Jajo, Lechia Gdańsk powinna chyba do PKP wystąpić o zniżki dla Ciebie na trasie Tychy Gdańsk, bo jest to dystans, który w ostatnim czasie bardzo często pokonywałeś. No dokładnie, no w przeciągu tam praktycznie 2 lat, no to już któraś podróż tak naprawdę, ale no cieszę się, że tak to się wszystko zakończyło. Kilka tygodni temu mówiliśmy Ci do zobaczenia. Czy w ogóle spodziewałeś się, że tak szybko ponownie wrócisz na edukację 7? No powiem tak, szczerze to już w pewnym momencie wątpiłem, że jest szansa tutaj powrotu, aczkolwiek no jeszcze tam jakaś wiara została, no i można powiedzieć, że dużo szczęścia i cieszę się, że tu jestem tak naprawdę. Powiedz generalnie, jak z Twojej perspektywy te ostatnie tygodnie wyglądały i czy trudno było przekonać Lechię do tego wypożyczenia, czy to oni Ciebie musieli przekonywać? Bardziej, no ja starałem się, tak jak pewnie wszyscy się domyślają, że ja tutaj chciałem zostać i no i nie chciałem tam, można powiedzieć, tak do takiej sytuacji właśnie, jaka jest teraz, że tam wracam, trenuję, przygotowuję się tak naprawdę do meczów ligowych, a będę teraz, tak naprawdę od wczoraj jestem zawodnikiem znowu GKS-u Tychy, także no stało tak, jak się stało, nie było to na pewno dla mnie łatwe, no to taki trochę... Można powiedzieć sprawy też rodzinne i prywatne, no bo przeprowadzki znowu, układanie sobie życia w Gdańsku teraz, tak naprawdę na 3-4 miesiące układanie sobie życia tutaj, dobrze, że rodzina blisko, także no mam tutaj wsparcie, aczkolwiek no, no wiele rzeczy się na to składało, no ja starałem się przekonać trenera do siebie w Lechii, jak już tam byłem, walczyłem, że jestem gotowy do gry, aczkolwiek no dostałem informację we wtorek, że jest szansa powrotu do Tychów, więc tak naprawdę cieszę się, że tutaj załatwiliśmy to szybko, no i jestem. Ale to są pozytywy dla obydwu stron, bo ty jako Jan Biegański na pewno wzmocnisz środek pola, będziesz nadal punktował w Pro Junior System, a dla ciebie osobiście szansa, żeby nadal grać w reprezentacji Polski. Powiedz, czy jak rozmawiałeś z Michałem Probierzem, to on zwracał ci na to uwagę, że będziesz powoływany tylko pod warunkiem, kiedy będziesz regularnie występował? No można tak powiedzieć, że ja o to, tak jak mówię, walczyłem od początku, żeby tu być, bo jednak tutaj z GKS-u Tychy poszedłem do kadry U21, gdzieś złapałem tą formę, złapałem tą pewność siebie, no było to, mi się wydaje, widać, więc no przede wszystkim też na to patrzyłem, no na reprezentację Polski U21, no to jest tak naprawdę reprezentacja B, wyżej już jest tylko pierwsza reprezentacja, więc no dla mnie to też było ważne, dla trenerów kadry oczywiście też to było ważne, no bo nie wysyłają powołania za to, że ktoś siedzi na ławce, tylko za to, że ktoś gra i za to, że ktoś gra dobrze. Patrzyłeś na 2 pierwsze mecze GKS-u Tychy i te wyniki, to co sobie myślałeś i czy z tyłu głowy była taka myśl, że gdybym ja był na boisku, to może byłoby trochę inaczej? No oglądałem, obserwowałem, aczkolwiek też skupiałem się na tym, co się tam w Lechii dzieje, więc tak naprawdę no i wyniki tutaj, no obraz gry i tak dalej na pewno jest do poprawy, no i też po to przyszedłem, żeby pomóc zespołowi, no nie możemy się to oszukiwać, że wiem, że drużyna na mnie liczy, trener na mnie liczy i po prostu chcę jakby to oddać i jestem wychowankiem klubu, więc no poświęcę się w 100%. Powiedz na koniec, jak ten zespół zareagował, kiedy rano pojawiłeś się w szatni, czy miejsce w szatni to samo nadal na ciebie czekało? Nie, miejsce zmienione, bo Skiba usiadł na moim miejscu, aczkolwiek no, praktycznie kontaktowałem się tylko z Konradem Jałochą o tym, co się dzieje, pytał się, w sumie był, no, taki mieliśmy kontakt jak zawsze, bo z Konradem mam chyba najlepszy kontakt, więc no, się ucieszyli. Ja też się cieszę, wiadomo, tam jakieś żarty były, no ale to fajnie, bo czuć tą tyską atmosferę i się tutaj dobrze czuję. Elmax, oficjalny sponsor GKS Tychy.